Byliśmy. Nic nam nie wpadło. Mamy kolejne zadanie? Mamy. Ale jakieś poboczne jest? To jest to, tak? A, bo to są z tych wszystkich zadań tutaj, co pokazywało. Tak, zgadza się, to jest to poboczne. No to idziemy. Zaznaczamy na mapce. No tak, gdzie to jest? No tu nie. What? Investigation progress. No, wejdź do środka, Kaczy, dokładnie. Wiecie co, nie bardzo... Chyba będę musiał tą mapę co pewnie odblokowywać więcej, żeby zobaczyć to zadanie, co? Czy nie? Dobrze myślę? Tu jest to miejsce, gdzie mógłbym na to wejść. To jest chyba to, co? Bo jeszcze trochę przygłupi jestem w tą grę. Ale tak to cudownie to wygląda, naprawdę. Fajnie, jakby płyniutko w 60 klatkach chodziło. To było elegancko. No, ale... no dobrze, sprawdźmy w takim razie... O, pojawiło się teraz zadanie. Nie było tego wcześniej. Kuźwa, nie to! Peter, kołku jeden. Za każdym razem mi się wydaje, że X-em skacze w dół, a to kuźwa R2 mam ustawione. No ale dobra, taki widoczek można jeszcze raz zobaczyć. Bardzo przyjemny jest. Okej. Okay. Greetings. I am. You have come to the right place, Neb. We have everything you could possibly want. What I want is to ask about false idols sold at the market. I have heard rumors of such, but there is nothing to them. Now leave if you want to avoid trouble. Grozi. To jest kolejny typ. Tell me of the fake mummies being sold here. I have no desire to be dragged into this. Menahed sent me. Your silence is an insult to his holy office. I wish to anger neither him nor the gods. We are forced to sell items of lesser quality. Or see our stalls destroyed. Who is behind this? I can say no more now. Let us meet tonight, where the village turns to farmland. Dobra, czyli teraz co? Trzeba było poczekać. Tu trzeba zapierdzielać. Będziemy musieli przyjść nocą. No na 5 fotek będą trofki, a trofkami będziemy się zajmować później. No ale staram się opanować sobie dobrze grę. Być wszystkim na bieżąco. Jak się już nauczę w miarę sensownie walczyć, sterować tutaj wszystkim, to będzie okej. Okay. Ale fajnie zrobione, to jest naprawdę elegancko wygląda.
Można z tego sprzętu skorzystać? Kurde, ale zajebicho to wygląda. Można. Serio? Można tym płynąć? Jej, kurde, ale ładnie to wygląda. Nie! Niezły bajer. Kuźwa. Dobra, wyjdź z tego. Better return at night when we can speak freely. Czekaj, o co tu chodzi? Momencik, jak to jest teraz z tym przyspieszaniem czasu? Bo tutaj... O, kotek! Chciałem go odstrzelić, ale go nie odstrzelę. Szkoda mi kotka. No dobrze, teraz ja mam tutaj... Przybędzie na, w nocy i teraz kuźwa jakoś tutaj czas można? Touchpadem. Ale co touchpadem, kuźwa? Touchpadem zmienia się czas? Ale jak? Nie czaję. Czekaj, czas. Ale jak czas? Touchpadem się zmienia czas. Ale niby jak? No przytrzymuje, jest unavailable. Dlaczego jest unavailable? Bo... Nie no, tej umiejętności nie mam wykupionej. Na pewno nie mam. A tam widziałem taką umiejętność. To była... Czekaj, która to była umiejętność? Nie to, gdzieś tutaj, nie? Nie to. Też nie. Chyba tak, nie, perkę muszę mieć blokowaną. Niech gdzieś tu masz czasem jakaś. Gdzieś widziałem, ale nie pamiętam gdzie. No właśnie, medytacja, ale które by to było? No tutaj nie. Hunter też nie, Warrior. Kojarzycie, która by to była? No to raczej z tych nie, z Warrior raczej to nie powinno być. Czekaj, to jest to chyba. Tak, to jest to, Down and Dusk, no no. Czyli od zmierzchu do świtu, tak, zmierzch i świt. Ale tego nie mam i tego sobie nie kupiłem i kuźwa nikt mi tego nie poradził. A pytałem się, co mam wziąć sobie. No to momencik, to może zróbmy sobie jakieś punkty tu mamy, nie wiem. Odwiedźmy jakieś miejsca, może nabijemy sobie jakieś expa. Przez ten czas. Jest ten statek, chodź tu kuźwa. Łódź. Dawaj, zapierdzielaj. No to kurde fajnie zrobili. Naprawdę zajebiło to wygląda. Ta woda i TP i TD. Oh shit. Ty. Co ja tam zrobiłem najlepszego? Oho! Chodź.
Nie, przecież to kuźwa. Takim syfem to ja tego nie ubiję. Kurwa, spierdzielaj, kuźwa! Kołku! Dobra, spokojnie. Prawie jednego już ubiłem. Dawaj, leży. Powalczymy z nimi. Tak, jakiś mocniejszy atak. O, shit. O. Za długo to robi, kuźwa. Dobra. Kuźwa. Tam mnie zaciupią. O, ale przypierdzielił mnie. Dobra, kolejny leży. Dawaj, jak tam kuźwa. Lej po mordzie, ile wejdzie. A kuźwa, i tam jest coraz więcej. One w ogóle jakieś znikną stąd? Ty, ten jest jakiś wielki. Tu jest jakiś szeryf, wszystkich szeryfów. Czekaj, czekaj, bo tam jest jakiś wielki jeden. Kuźwa, nie trafiam w ogóle. O! To jest jakiś wielki pierun. Czekaj, jakbym sobie z łuku postrzelał. No nie bardzo im tam... krzywdy za bardzo nie zrobię, nie? Ale... dawaj tego łba. Ale mu tu energii nic nie zabieram w ogóle. Da się coś tu zrobić ciekawego? No gniazdo aligatorów, ale co? Mogę je ubić w końcu normalnie? O shit. Wow, fuck. Ale mnie zaatakował. Czekaj, ja sobie muszę zmienić kuźwa na ten mieczyk. Bo to badziewia to kuźwa, może tym tłuci. I lipa. Właśnie to zrobiłem teraz. Ale to będzie ciężka sprawa teraz, kuźwa, żeby tego ubić tutaj, ba. A, uciekł znowu. A gdzie on uciekł? A, tego wielkiego zabiję, tak? No czekaj. No, ale mi spieprzył, kuźwa. A! Oj kurde, jak dostanie prosto w ryj. To jest dobry strzał, jak w ryj dostanie. O, ładnie. Gdzie jest ten wielki pedał? Gdzie on uciekł? Na tej wysepce jest skarb, ale...
Gdzie spieprzył ten wielkolud? Gdzie on jest? No był tutaj. No i chyba wszystko, co mógłbym tutaj zrobić. Nie wiem, czy byłem w piramidzie, nie mam pojęcia, dopiero co zacząłem grać w to. No ale co, tego miejsca... chyba nie zdobyłem, nie? Wnękę mam wejść? A, mówisz tutaj wnęce tutaj. A. O, czekaj, bo taki chyba lepszy łuk mam. Czy mi się wydaje? Pewnie, kuźwa. Dawaj go tu. No mi go wykryje, tak? Bo to jest chyba... A tam gdzieś jest. Dobra. Nasz tam polas, ty. Ja pierdzielę, ty. Co on robi? Widzieliście to? Dawaj za nim. Kuźwa, zaraz tego wielkoluda pogonię. Ty, kto ze mną chce walczyć? Ja nie chcę walczyć, kuźwa! To ja jeszcze walczę z tym, jeszcze z tym mam walczyć? Teraz całkiem pogięło. Dobra, poleć... What the shit? A, autofamo. Świetnie. Dobra, spierdzielam stąd. Mam to zrobione. Idziemy w kolejne miejsce. Żadnego punktu nie dostałem, cholera jasna. Kolejny znak zapytania. Dawaj, tu jest jakiś znak zapytania. Śmignijmy sobie tutaj. Dobrze jest, aligatora ubiłem. Znaczy, chyba pomogli mi go ubić. Bo ja tutaj nic sam wielkiego nie zrobiłem. Ale taka eksploracja mapki, takie różne walki nam troszeczkę dają tutaj... obycia się z grą. No, spokojnie, do piramid. Wszędzie pójdziemy. Dajcie żyć, ja sobie muszę tu pograć na spokojnie. Popłyniemy teraz tam. Jak ja kuźwa nie mogę, żadnego punktu nie mam. Wypłynę w ogóle stąd? Dalej, dalej, dalej. Co, nie wypłynie stąd? No dalej. Serio nie wypłynie? No nie pierdziel. No płyń! Czemu to nie płynie? A, w końcu, kuźwa. To jest zajebiście zrobione to pływanie. What the shit! Oh, fuck.
Coś mnie goni. No czekaj, to jest jakiś punkt widokowy musi być, nie? Czyżby to była ta wieżyczka tutaj? O! Nowe też jakieś zadanie przy okazji, a spokojnie. O, przyjemnie się gra, przyjemnie się tu pyka. O. Ojej, jaki skarb mamy. Przy okazji. Kurde, ale naprawdę im niektóre rzeczy tu powychodziły. Świetnie to wygląda. To już sprawdzaliśmy. Mamy tego expa. Was this a terrible ceremony? There is so much blood, as if some butchery occurred here. Możemy to jedno zdanie zrobić już. Możemy sobie kupić to. Świetnie. To teraz zapierdzielajmy do tego zadania. Ja czy znowu znak zapytania się pojawił? Nie, tu byłem wtedy? To byłem. Tu jakieś kolejne jest. To pewnie kolejne jakieś badziewie z tym związane. Więc olejmy to. Tu mamy jeszcze jeden punkt widokowy. Tak czy nie? Czy mi się wydaje? Czy to są te wszystkie pierdoły, które musimy znaleźć? Nie, to są te pierdoły, nie? Co trzeba znaleźć? Jak już tu jestem, to on poszukał. A gówno znajdę, kuźwa, jestem cienki w takie rzeczy. No tu coś jest. Ha? Ooo. No chodź, kuźwa. Ale napierdzielaj w niego, kuźwa. No wycofaj się. Osiedł. Ale mnie zdzielił. Te krokodylki fajnie wyglądają, później takie pokrwi. Dawaj, bieg go. No pierdziel mu, kuźwa. Dobra, jedno znaleźliśmy przypadkowo, ale znaleźliśmy. Robimy, kuźwa gonią. Muszę sobie spierdzielać. Mało energii. Jedno mi się udało znaleźć. Jeszcze bym drugie poszukał. Gdzieś drugie musi być. A! Piękny strzał w mordę dostał, ale co z tego? Spierdzielaj na górę! A, jakie wkurzone! No, chodź tu! Osiedł. Shit! Pieprzaj. Pieprzaj! Dobra, olejmy to. Gdzieś jeszcze jeden skarb musi być. Tylko gdzie? Bo ja nie widzę. Tu nie bardzo.
To mogę szybko pozbierać. Taka jeszcze jedna skrzynka gdzieś musi być, ale kuźwa gdzie? Osiedl. Ja schałem z kolumny do wody, po wodzie poszedł jakiś tam skarb. Z tamtej kolumny, tak? Aha, no dobra, pójdźmy wtedy tam. Może faktycznie Thompson miałeś uważne oko. I być może... Tutaj mówisz? Czekaj, tu coś jest. Ale to jest coś innego zupełnie. Crocodiles must have devoured it. The lid of a sarcophagus. There was a symbol here, but it is too damaged for me to make out. No tu jest, tam jest coś jeszcze na środku tam, ale... Nie wiem, czy pod wodą mogą być jakieś te... Znaczy, pod wodą są na pewno jakieś rzeczy, ale... Czy akurat... No właśnie, czy taki punkt właśnie pod wodą będzie? Możliwe, kuźwa. No dobra, zanurkujmy. O, chyba jest tu. A jednak. Tak, to było to? Tak, mam 2 na 2? Czy mi się wydawało teraz? Nie, dalej mam 1 na 2. To jeszcze gdzieś mi coś pokazuje. No nie, no to są rzeczy, które kuźwa już sprawdzałem, czy nie? Nie, chyba nie. Spoko, spokojnie. No fajnie, że mi to podpowiadacie, przynajmniej kurde. Jest łatwiej. No to chyba też sprawdzałem wszystko. Ojej. Ciężko z takimi kuźwa, jakimiś skarbami coś takiego tutaj się bawić. Bądź tu mądry. Tak też można robić? Dron też ci zaznaczy skarb? Zrobi coś takiego? Serio? Dron. Dobra nazwa, no okej. Okay. Pofrujmy sobie. Tylko jaki sposób je rozpoznam? Taki skarb. Powiedzcie mi. No wszystko fajnie, tylko kuźwa... Jak tu, powiedzcie mi, taki skarb odszukać? Jak to patrzeć na to? Ty, tu są jakieś takie... Ty, to jest deski jakieś, nie? O, tu może trzeba by wlecieć. Aha. Czekaj. Chyba nie? Chyba jest to miejsce.
jak to rozpierdzielić ty? Czym? A jak to się kuźwa rozwala? A. Wow! Shit. Dobra. Trójkątem. Ja pierdzielnąłem z całej lufy i było okej. No i gites. I mamy... Mamy wszystko. Czy R2 naciśnij do mnie jest... podskok, to ja nie wiem, czy by to zadziałało. No nieważne, rozwaliłem, trójkątem pierdzielnąłem, zrobiłem mocny atak. I tyle. Czyli mamy to zrobione, tak? Mamy zebrane, dobra, mamy zebrane. Dobra, idziemy teraz w to miejsce, gdzie mamy robić to zadanie. Tak też można. No i świetnie, jak tak można, tak można. No i właśnie o to chodzi, że ja tak mogę. Ja po swojemu muszę pewne rzeczy zrobić. Jak błędu nie zrobię, czegoś... To się nie nauczy, to jest proste jak drut, nie? A, o tym właśnie mówiłeś. Dobra, spoko. Świetnie. Dobrze, że mam tutaj... kilku, co mi podpowiadają dobrze. Widzę, że tutaj ekipa, która też Wiedźmina mi pomagała bardzo. I się zebrała. Czekaj, może stateczek bym sobie użył. Byłoby bezpieczniej. Bo mnie te hieny tu zjedzą. Dobra, bierzmy się. Zapływanie. No dawaj, zapierdzielaj, kuźwa! Urre, to jest sprzęt jednak. Lamborghini, kuźwa, wód, musi oceanów. Ale muszę wam powiedzieć, naprawdę się zajebi ogra. Kuźwa, nie grałem w Assassina, żadnego nie grałem. To jakoś tak przyjemnie się pyka. Czy on już na mnie tutaj będzie czekał? A, już czeka. To jeszcze noc nie jest, ale już czeka. Okej. I am glad to see you have kept our appointment. Come, sit with me and share a drink of wine. I do not have time for that. Każdy ma problem na początku, bo to nie jest jakaś liniówka, tylko dość obszerny RPG. No. No to spoko, no to tym bardziej. Znaczy to jest taki RPG w sumie uproszczony, tak jak Wiedźmin, nie? Bo Wiedźmin też takim typowym RPG-iem nie jest. Bo typowy RPG to jednak naprawdę jest bardzo skomplikowany, a Wiesiek jest dosyć prosty. Nie mówię o poziomie gry, bo możemy tam ustawić jakiś hard poziom, tak? To już nie chodzi o to, poziom przeciwników. Chodzi o to, że to całe robienie eliksirów, to wszystko jest dosyć proste. Bardzo uproszczone. W zasadzie można jednym mieczem całą grę przejść. Tak jest, to jest Assassin. Co jest? Wow, shit! Eat my shit! Ty! Co to tam kuźwa? To statek mój. Masz kuźwa. Shit. This one's a worthy fighter. A shame his curiosity. Dobra, leży. Weźmy za skarb. Pięknie. Dobra. Chciałeś, synu, być. Chciałeś, synu, być. Nie, nie, nie chcę go podnosić. O, proszę bardzo, zwierzątka są, mięsko będzie. Wyżera jak ta lala. Gdzie jest ten Penner? Chodź tu. A man who fights as well as you can perhaps afford to be trusting. Talk, or you will meet the same fate as your friends. That will not be necessary. Mówicie, że aż tak dobra gra jest? Mówicie ten Origins? Czyżby tak naprawdę się Ubisoft wybił mocno? O, no to ładnie. Zniszczenie tych forgeries will earn the favor of the gods.
Okej, mamy update tego zadania. Więc musimy się tutaj udać. W porządku. Nie ma tu nic. Ja powiem szczerze, że tak mam jazdę z Fortnite'a, że każdą chałupę sprawdzą. Nie jest tak dużo do zrobienia? A może i nie jest, ale... No jeszcze dodatek do Horizona mam kupiony, będę musiał też go przejść. Też trzeba będzie się za niego wziąć. Ale Horizona muszę sobie przypomnieć, cholera jasna. Nie, no kuźwa, teraz po tych piachach tutaj... Chodź tu, kuźwa, przecież nie będę biegał jak głupek. Naraz, spokojnie. Puszczaj go. No dobra, mamy to, tak? A to było oczywiste, że to jest na tym miejscu, no. W zasadzie to nie wiem, po co było mi to potrzebne. Ci ludzie chcieli mnie tu atakować, nie ma problemu. Schodźmy. Dawaj, do walki. No chodź. No. Eat my shit, no chodź. Kuźwa. Bez łuku, cwaniaku, bez łuku. O shit, ale mi wypierdzieli. Frajerze. Kuźwa, zaczynam już prowadzić dobrą walkę. Czemu tego nie mogę wziąć? Ty, a kumple mu nie pomagają? Kuźwa. Dobra, zapierdziel go, kuźwa. Dawaj tego z tym łukiem, gdzie on jest? Gdzie on, kuźwa, mi uciekł? A, tu jest. Shit! Kuźwa! Jak spierdzielał mi. Jak on mi spierdzielał? O shit! Ty, co to za bydlak? Nie. No chodź. No chodź. Kurde, mnie trafił. Kuźwa. Ale mnie zdzielił. Kurde, zaraz mnie ubije. Pierdzielony.
Trzeba coś wymyśleć. A się wpakowałem? Bierz to. Tak mnie goni, kuźwa! Ja pierdyle, prawie go śmiałem. No, dobra, kuźwa, mamy frajera. Pięknie. Teraz trzeba by to wszystko zniszczyć, nie? Czy nie? Czy jak to jest? Parę fantów jest do wzięcia. O, są mi strzały. Dobra, to mi tego trzeba było. To niby na jakiego wała mi to. No dobra, teraz mi się trzeba było cofnąć znowu. Ja pierdzie, znowu taki kawał? Tu, ale powinna być szybka podróż, nie? Dla mnie już. O, właśnie, dostępna. No, i pięknie. Powoli zaczynam kumać te wszystkie walki i tak dalej. Znaczy, powiem tak ci, Kabotyn, wiesz co, że jeżeli ja ukończyłem Wiedźmina, to nie może to być jakiś skomplikowany RPG. Ja jestem bardzo słaby, cieńki ogólnie rzecz biorąc w takie rzeczy, strategie, jestem słaby. RPG, ja bardzo lubię patrzeć, jak ktoś gra, ja uwielbiam na to patrzeć, jak ktoś to gra, ja sobie daję z tym radę i sam chciałbym. Chciałbym, ale kuźwa, chciałaby dupa do raju, nie? Więc to jest ten problem, że fajnie mi się na to patrzę, że mój bratek sobie daje radę w strategię, no uwielbiam patrzeć, jak on gra. Kuźwa, jak on miesza tam. Tylko, że on na PC-cie akurat gra, nie? Ale świetnie sobie tym zarządza. Lubię takie rzeczy. Chciałbym z miłą chęcią sobie pograć w jakieś właśnie takie coś. Coś ale jak SimCity na przykład. Są takie gierki na Play'a. No, nawet myślałem, żeby sobie tam kupić. Jakąś taką strategię się trochę pobawić. Ale no kurde, nie wiem, czy bym sobie dał radę. A z miłą chęcią się pobawił. Gdzie on jest? Tutaj jest, tak? Okej. Okay. Here you are. How can I ease the burdens of an old friend? Właśnie, City Skylines, no właśnie, Emil, właśnie o tym myślałem w tytule. Our goddess Sekhmet defends the people against Isfet's chaos. Żeby sobie w to popykać. Nowhere to be found. The high priest will judge me responsible for his absence. I'll have a look. Sekhmet bless you. His home is near the market, but check the tavern first. It pains me to ask you for a further favor. Dokładnie, Kabotyn, dokładnie. Wiesz, o co chodzi? No właśnie. Też bardzo lubię na to patrzeć, nie? No dobrze. Kolejne zadanie mamy zaliczone.